Proszę Państwa, w pierwszych dniach września zawsze w sposób szczególny wspominamy wybuch II wojny światowej. W tym roku wspominamy wyjątkowo, ponieważ jest okrągła rocznica tych dramatycznych wydarzeń, rocznica 80. W Toruniu, w takim dniu, trudno nie być właśnie w tym miejscu, w którym jestem teraz. Za moimi plecami tak zwany Fort VII. Ta budowla powstała w drugiej połowie wieku XIX, gdy Toruń, należący do Niemiec, będący miastem granicznym na pograniczu Niemiec i Rosji ówczesnej, bo tu przebiegała nieopodal Torunia granica między zaborami, został jako twierdza otoczony tego rodzaju umocnieniami, fortami, które miały służyć państwu niemieckiemu, cesarstwu Rzeszy Niemieckiej do tego, aby bronić się przed ewentualnym rosyjskim szturmem. Gdy Polska odzyskała niepodległość, a w 1920 roku Toruń wraz z częścią Pomorza wrócił do państwa polskiego, tego typu umocnienia były już niepotrzebne. Zmieniła się taktyka także prowadzenia wojen. Różne było przeznaczenie tego budynku, który dzisiaj generalnie, podobnie jak wiele tego typu budowli, jest tylko zabytkiem. W czasie II wojny światowej to miejsce jednak przez Niemców było wykorzystywane jesienią 1939 roku w sposób bardzo złowrogi dla Polaków. Otóż w połowie października 1939 roku Niemcy, którzy wkroczyli i zajęli ziemię polskie, także Toruń, uczynili tutaj z Fortu VII obóz o charakterze zbiorczym, do którego zwożono polskich patriotów, Polaków, urzędników, ziemian, nauczycieli, księży, lekarzy, elitę społeczną, i tutaj ich skoncentrowano w niezwykle trudnych warunkach, w celach, gdzie kiedyś były to pomieszczenia dla żołnierzy i mieszkało 6-8 żołnierzy, mieszkało często nawet 10-krotnie więcej, osadzonych było, trudno nazwać to mieszkaniem, osadzonych było nawet 10-krotnie więcej Polaków. Byli tutaj brutalnie przesłuchiwani, często torturowani i selekcjonowani. Co z nimi się stało i kto to robił? Robili to Niemcy. Początkowo kontrolę nad tym sprawował Wehrmacht, gdy on przekazał zarząd nad tymi terenami jesienią 1939 roku służbom stałym. Robił to głównie Selbstschutz, powołany poprzez Niemców, często z udziałem miejscowych Niemców, tu mieszkających w Toruniu, w okolicy, w państwie polskim generalnie, którzy okazali się nielojalnymi nie tylko w stosunku do polskiego państwa, ale przede wszystkim w stosunku do swoich sąsiadów. Często ci członkowie Selbstschutzu to byli zwykli rzemieślnicy, także tutaj mieszkający. I to właśnie oni tutaj na tym terenie torturowali, przesłuchiwali, decydowali o dalszym losie osadzonych tutaj Polaków z Torunia i z wielu okolicznych miejscowości. Przez ten znajdujący się za moimi plecami obóz przeszło nawet około 3000 Polaków. Wielu z nich zostało następnie przekazanych do mordowania w nieodległym lesie Barbarka. To, co się wówczas tam działo w lesie Barbarka, będzie jeszcze przedmiotem innej opowieści, ale wszystko zaczynało się tutaj w Forcie VII, gdzie ich koncentrowano i kierowano do egzekucji, często właśnie w lesie Barbarka.
niektórych zwolniono, niektórzy zostali potem przetransportowani do innych obozów, zwłaszcza do obozu w Stutthofie. Pozdrawiam z Torunia, z Fortu VII, miejsca martyrologii Polaków w czasie II wojny światowej, jesienią 1939 roku. Kłania się Państwu Zbigniew Giżyński.